Motoświat. Kanał tworzony z pasją. Tu jak widzicie kończymy jedną przyczepkę. A czas rozpocząć nowy odcinek. Witam Was serdecznie. Ja jestem Andrzej, a to jest kanał Motoświat. Przyjechała do nas kolejna przyczepka, kolejna niewiadówka do remontu. Już Wam ją pokazuję. Jest to przyczepka N126B. B, czyli że ma stałe okna nieotwierane z przodu, jak i z tyłu. Oraz troszeczkę różnią się drzwi, bo już nie mamy tej takiej wnęki, tej takiej klamki, tylko taki bardziej zamek standardowy. Tak wygląda na ten moment. Ogólnie na pierwszy rzut oka z zewnątrz nie wydaje się być zła. Ten laminat, no widać, że był malowany już wałkiem. Jest taka strukturka, ale to nam nie przeszkadza i tak będziemy to szlifować. Natomiast, o, fajny akcent felgi od Fiata Cinquecento w wersji Sporting. Chętnie bym sobie takie przytulił do siebie, do swojego Fiata Cinquecento. No jak widać, okna już swoje przeszły. Tak samo tutaj uszczelki, kliny. Tutaj ten klin już jest mocno spękany. Już było coś dokładane. Wiadomo, z czasem od słońca, od upływu czasu właśnie ten klin się kurczy. No i potem właśnie jest taka sytuacja jak tutaj. Jaki jest plan? No oczywiście generalny remont. Wymieniamy wszystkie listwy na nowe. Malujemy przyczepkę z zewnątrz, wymieniamy wszystkie okna, wymieniamy światła. Będą tutaj światła LED-owe Freestone, takie jak u mnie w mojej przyczepce. No i co? No oczywiście z zewnątrz, tak jak mówiłem, malujemy, wszystkie listwy wymieniamy. No i teraz środek. Tu jest jeszcze zabudowany. Nie do końca, ale jest zabudowany, więc Wam go pokażę, póki jeszcze on jest. Bo jak zaczniemy rozbierać, no to już nic nie zobaczycie. Wchodzimy i tak. Jest tutaj pewna modyfikacja względem oryginału. Oryginalnie łóżko dochodzi nam do stąd, a tej części nie ma. Tutaj normalnie byłby odtąd do końca aneks kuchenny i prawdopodobnie tak będziemy robić. Jeszcze dogadamy się z właścicielem i upewnimy się, czy na pewno tak, ale prawdopodobnie tak. No i teraz tak, ja nie mam tego Wam jak pokazać, ale ja chodząc tutaj czuję, jak ta podłoga pracuje. Jak ona się ugina w każdym miejscu. Zobaczcie tutaj, tu myślę, że to jest widać na kamerze, że jest nierówność. Jak podniesiemy ten gumolit, zobaczcie, tu jest kawałek podłogi jeszcze oryginalnej sklejki, a tutaj jest taka dykta dana zamiast podłogi. No, o. I właśnie tu zaczynają się schodki. Tutaj jest jakieś wzmocnienie, którego oryginalnie nie było. Z tej strony również, co oznacza, że jak my to zdemontujemy, możliwe, że ściany pójdą na zewnątrz. Kolejna rzecz. Cała podłoga tak naprawdę jest zrobiona z takiego, z takiej dziadowskiej dykty. Zobaczcie na przykład tutaj. Tu podłogi nie było. Jest tylko dykta. No, coś takiego na podłogę się nie daje. Tu ktoś już widać, że wkładał jakąś kantówkę. Tutaj jest jakiś styropian. No niestety, taka przyczepka, gdzie już była przerabiana i to mocno. Zobaczcie na przykład tutaj na okno, gdzie kończy nam się okno, a tutaj jaki mamy gruby, no nie wiadomo jeszcze co. Będziemy to ściągać, to będziemy sprawdzać, co to jest. Tak samo tutaj, daszek. Zobaczcie. Też był czymś, podejrzewam, że to jest jakaś forma ocieplenia. I dlatego tak to jest. Dwa różne rodzaje tapicerki. Tutaj taka, no powiedzmy, przyjemniejsza. Aczkolwiek już nam wisi. Odkleiła się. Tutaj jest inny rodzaj tapicerki. Tu jest taki dodatkowy rozkładany stolik, który oryginalny był troszeczkę inny. Chociaż w tym układzie nie było w ogóle tutaj stolika. O, ale takie coś. Tu jakieś haczyki. Szafa oryginalna, tu już chyba nie modyfikowana. No dobra, jednak tutaj coś było wyklejane, zobaczcie. Znaczy ona nawet nie wyklejane, tylko położone. Ktoś sobie zrobił taki dosyć fajny glamour styl, znaczy chciał przynajmniej, czyli zielone ściany i złote dodatki. To ładnie się komponuje, to trzeba przyznać, ale no to już niestety tutaj pod upływem czasu już nie wygląda tak jak powinno, na pewno. O, zobaczcie jaki patent na lampkę, na oświetlenie tutaj. Taka sama jak pozycyjna z przodu, ta biała. Coś czuję, że tutaj będzie dużo właśnie takich kwiatków różnych i przez to, że nie jest ona oryginalna, no to będzie nam
troszeczkę ciężej tutaj, no ale oczywiście z takim czymś sobie poradzimy, nie ma problemu. Dobra, tym razem udało mi się pokazać wam całą przyczepkę, zanim ją rozebraliśmy, więc jestem z tego zadowolony. Nie przedłużam, zabieramy się za pracę przy niej. Co prawda nie ma już Andrzeja, bo już jest godzina dosyć mocno wieczorna, ale wziąłem się za demontaż tego wszystkiego i chciałem wam pokazać, jak to tutaj było rozwiązane. Tutaj wszędzie jest izolacja albo 2, albo 4 cm styropianu. Dlatego była taka zrobiona konstrukcja z kantówek, co widzieliście na tej lapsie, już to porywałem. Ale to jest wszędzie. Trzymać to dosyć mocno. Jest to dosyć kłopotliwe. Nie jest to dziwne, że w tej przyczepie tak śmierdziało, bo tu miało gdzie to się gromadzić, to jest brudna wilgoć. I tutaj wszędzie jest ten styropian, gdzie podocinany w każdym miejscu. Tutaj też teraz się ujawniło, jak wygląda tutaj mocowanie przy daszku. Też jest jakaś wsadzona listewka. No ktoś się starał na pewno, jak to robił, ale teraz mamy dużo pracy, żeby to zerwać na nowo. Pokażę wam coś jeszcze, co wychodzi, bo jak zwykle im dalej w las, tym ciemniej. Kantówki, które widzieliście od środka, które były konstrukcją dla styropianu. Tutaj nikt się nie bawił w tańcu. One są przepierdzielone na wylot i były zaszpachlowane. Tutaj jest jeden wkręt, który wyskoczył. Kolejny. Jest mega problem, żeby to wyrwać, bo tego nie widać, gdzie to jest. Tutaj zobaczcie, jak to wygląda od środka. I tutaj był ten jeden. Ale się wyrwał, bo nie wiedziałem, że tak to działa. Tu jest kolejny wkręt. Nie wiem, jak to dalej robić, jak szukać tych wkrętów. Czy to rwać, czy po prostu najpierw może tą szczepę zaczniemy szlifować od zewnątrz, to wtedy te szpachle wyjdą i będzie wiadomo, gdzie są wkręty. To taka na razie koncepcja. No ale nie widziałem jeszcze czegoś takiego, żeby tak wyglądała przyczepa. Bardzo krótka aktualizacja. Chcę tylko wam pokazać, jak wygląda przyczepka po rozebraniu, a raczej ile tego w środku jest. Zobaczcie, to wszystko to była zabudowa przyczepki i to jeszcze bez aneksu kuchennego, którego nie było, jak przyjechaliśmy. Jak przyczepka do nas przyjechała. Zaczęliśmy czyścić środek, co jest widać. I tak to się prezentuje. Jeszcze perspektywy. Z tej strony, o zobaczcie, wkręty na zewnątrz. I to jest coś, co było w wielu miejscach, czyli przykręcane od zewnątrz, potem zaszpachlowane i zamalowane. No, tak wygląda zabudowa po rozebraniu. To tyle.
ciężkich warunkach czyścimy środki waszych przyczepek i jak rzetelnie tego podchodzimy. Wejdziemy Andrzeja od tyłu. Andrzej, pokaż się! Ej! Ale to idzie do dupy, co? To jest timelapse, czy co? Nie. Nagrywanie normalne? To jest, bo chciałem pokazać, jak to trudno właśnie zrobić. Bierzemy 3 razy więcej od teraz. Nie no, ciężko bardzo to schodzi. No ale staramy się to zrobić tak, żeby tego kleju tam nic nie było. Żeby było jak najmniej, bo wtedy ta tapicerka fajnie chwyta. No na pewno te luźne rzeczy wszystkie są zerwane, nie? Coś jak mocno przejeżdżam tarczą i dalej zostaje, to już jest okej. Bo też nie chcę tego laminatu za dużo zjechać. Nie, żeby go nie osłabić. No bo to osłabi. Tak, po tym teraz idzie jeszcze wyczyszczenie. Tak. Już jakąś chemią i później na to dopiero będzie klejenie laminatu tam gdzie trzeba i włókna i żywicy. I dopiero na to przychodzi tapicerka. Zgadza się. Mądrze mówisz. Podać mu. To po robocie. Czas, moi drodzy, na krótką aktualizację. Zdemontowaliśmy w zasadzie już budę od ramy. Odkręciliśmy, o może tak. Bartek już tutaj wysprzątał, bo standardowo po zdjęciu podłogi i po szlifowaniu i tak dalej robi się bałagan. Wstępnie wyszlifowane są już ściany i dach. Oczywiście jeszcze pójdzie na to chemia, jak wcześniej Bartek mówił i tak dalej. Zdemontowaliśmy też bakistę i bardzo sprytny pomysł, sposób na montaż koła zapasowego. Zobaczcie, tu jest taka śruba zamkowa. Ona nam przechodzi tutaj. Jest dysk i mamy motylek. I ten dysk, po prostu jak przykręcamy motylek, trzyma nam tutaj to koło zapasowe. No to jest akurat dosyć fajny patent. Bartek wyszlifował też jedną stronę, ale idzie to bardzo ciężko, bo nie wiadomo co tutaj za farba była i ona zaczyna się łuszczyć. Tutaj troszeczkę poszlifowaliśmy po światłach, a teraz będziemy brać się za ściąganie budy z ramy, z tego względu, że chcemy przygotować ramę pod piaskowanie, bo troszeczkę to na pewno zajmie, a ona nadaje się zdecydowanie do cynkowania i piaskowania, bo ile tutaj ktoś ją pomazał, żeby jako tako wyglądała, tak pod spodem już nie wygląda dobrze, a mało tego, jeżeli Bartek jeszcze nie posprzątał, zobaczcie, to teoretycznie kiedyś prawdopodobnie było przyspawane do ramy, no bo jakby to miało być inaczej, zaraz wam pokażę, o co chodzi. O, w tym miejscu tutaj, zobaczcie, to było tak. Może nie tak? O, tak. No i to była normalnie śruba i ta buda była teoretycznie do tego przekręcona. Ale co z tego, że była do tego przekręcona, jak tutaj to się nie trzyma, nie? Więc to też będzie trzeba pospawać na nowo, oczyścić, pospawać, żeby to też miało ręce i nogi. No a niestety sama podłoga ma bardzo dużo pęknięć. Bardzo dużo pęknięć. Zobaczcie, tutaj też, nie wiem, styropian pomiędzy budę a ramę. Tam są jakieś kawałki drewna. No podłoga jest w fatalnym stanie. Najgorsza jaką do tej pory robiliśmy. Zobaczcie tutaj na nadkole, na to miejsce tutaj. No takich miejsc jest bardzo dużo i mógłbym ich wymieniać. Myślę, że jeszcze co najmniej z pół godziny. A jeszcze wam pokażę naszą tymczasową halę. Bartek się już rozbiera. Tutaj skonstruowaliśmy sobie taki ala warsztacik. Mamy oczywiście narzędzia z Dedry. No myślę, że to dosyć fajnie jest zorganizowane. Wszystko mamy pod ręką. Mamy też roboczy stół. No oczywiście taki tylko do odłożenia czegoś, ale mimo wszystko jest. Tutaj drugi stół oparty na paletach. Plus z drugiej strony wzmocnienie, tak żeby nam po prostu się nie rozjechał on. Ale coś tam działa, no. Tylko na miesiąc. Tylko na miesiąc, dokładnie. To jest bardzo prowizorka. A tutaj z racji, że jest dosyć ciemno, a nie będziemy włączać tego oryginalnego oświetlenia, które no na pewno pożera sporą ilość prądu. Dlatego mamy tutaj LED-owe oświetlenie. One ma chyba 10 W tylko, prawda? 15. Power. Tu jest napisane. No, a daje naprawdę bardzo fajne światło. Zobaczcie, są tylko dwie lampy, a naprawdę fajnie oświetlają. Dobra.
przygotowane stanowisko pod ściąganie budy, a raczej pod wyjeżdżanie ramą spod budy. Więc co? Ja ustawiam timelapse'a, kamera już jest przygotowana, a Wam życzę miłego oglądania. Krótka aktualizacja. Chcemy Wam pokazać, jak wygląda skorupa po zdjęciu listew. Jak bardzo jest tutaj, zobaczcie, uszkodzone. Rozleciało się to już po prostu, wykruszyło. I tak to wygląda z tej strony, natomiast z drugiej już zaczęliśmy to łatać. Zalaliśmy żywicą, daliśmy matę. Zarówno tutaj nad listwą okienną, jak i tutaj wzdłuż. I teraz Bartek już zaczął to powoli szlifować, tak aby tutaj woda nam nie wlatywała. I myślę, że taki zabieg zapewni to, że nie będzie tutaj właśnie woda wlatywać. No i też będzie to lepiej wyglądać, sobie w pieczy. Coś chciałeś dodać? Może od góry wlaliśmy do pełna tej żywicy, nie? Tak, tak. Od góry laliśmy, aż po prostu nie zaczęła wypływać. W sensie nie ma co martwić, bo to wszystko rzeczywiście wyszlifujemy. Ale tak wylana żywica, myślę, że spowoduje, że będzie to szczelne. I od środka też po całej długości jest. Czas, moi drodzy, na aktualizację. Przewróciliśmy przyczepkę na bok, żeby zobaczyć, w jakim stanie jest podłoga. Zanim Wam pokażę podłogę od zewnątrz, zobaczcie, jak wygląda z tej perspektywy. Specjalnie ustawiliśmy tam lampę, żebyście też mogli zobaczyć te wszystkie przejaśnienia. Czyli na przykład to tutaj, co idzie tutaj, tutaj narożnik nad kola. I ogólnie cała podłoga to jest ser szwajcarski. Ona była w tylu miejscach przykręcona do budy, buda do ramy, że no nie wiem, kto po co to zrobił. A teraz najgorsza rzecz, czyli podłoga z drugiej strony. No ja jestem załamany, już trochę tych niewiadówek robiliśmy, ale to tutaj to jest normalnie dramat. Nie wiem, od czego zacząć, żeby Wam opowiadać. Takie rzeczy jak tutaj na łączeniach to jest normalne, że to się kruszy i tak dalej, to w każdej niewiadówce jest, no ale na przykład takie coś, zobaczcie, to już nie jest normalne, tutaj nad kole, co Wam pokazywałem od środka, zobaczcie, one jest pęknięte, to pęknięcie idzie odtąd, tutaj, idzie tu wzdłuż,
tak naprawdę tutaj znowu, i zobaczcie, po całej długości tutaj ona jest pęknięta. Tu jest uszkodzenie większe niż takie, powiedzmy, normatywne. Na dole tutaj również. Tu kolejne. I tu jeszcze kolejne uszkodzenie. Pracy nas czeka tutaj bardzo dużo, żeby uratować tą budę. Już rozpoczęliśmy pracę przy niej, więc no teraz szkoda odpuścić. Trzeba iść dalej w to, ale jest dramat. No naprawdę jest niestety dramat. No i moi drodzy, przeglądając materiał, który teraz widzicie, okazało się, że trwa on zbyt długo, dlatego na tym zakończymy ten odcinek. W ramach jeszcze aktualizacji, bo tego nie było w tym odcinku, a powinno się znaleźć, teraz widzicie na przebitkach, jak wygląda rama po zdemontowaniu budy z niej, że jest cała przerdzewiała. No to jest rama nieocynkowana, bo jest to przyczepka typu B, czyli ta starszego typu. Dlatego no, ta rama nie była ocynkowana, stąd też jest przerdzewiała. Więc teraz widzicie zdjęcia, jak ona wyglądała przed piaskowaniem. A teraz wam wklejam zdjęcia, jak ona wygląda po piaskowaniu. No i niestety po piaskowaniu okazało się, że ona ma pewne mankamenty, których nie było widać przed piaskowaniem. Czyli gdzieniegdzie są złej jakości spawy, gdzieniegdzie była spękana, więc trzeba było ją pospawać na nowo i dopiero oddać do cynkowania, no bo co z tego, że ją wypiaskowaliśmy, jak spawy pozostawiały dużo do życzenia, więc bez sensu było ją na takim etapie oddawać do cynkowania bez podspawania jej, żeby je wzmocnić ją i żeby służyła na wiele lat. Tak to powinno wyglądać przy tego typu remontach. Teraz pewnie się zastanawiacie, w jakim miejscu ja jestem, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego piątkowego vloga, nie środowego, bo w środę właśnie są teraz odcinki z przyczepkami, ale piątkowego odcinka, ostatniego, zatytułowanego Przeprowadzka, no to z tego odcinka dowiecie się, w jakim miejscu teraz jestem i w jakim miejscu dla was nagrywam to podsumowanie tego odcinka. Tak więc serdecznie was odsyłam do tego odcinka, a na tym zakończam ten odcinek i mam nadzieję, że on wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, naciśnijcie dzwoneczek, dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba nasza praca i przypominam standardowo, że jeżeli jesteście zainteresowani remontami przyczep, doposażaniem i tego typu usługami, to odsyłam was, link macie w opisie pod filmem. I to tyle. Trzymajcie się, a my jak zwykle widzimy się w niedzielę o godzinie 9:00. Do zobaczenia, do następnego. Cześć!